Czołem ludziska, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Superliminal. Ostatnim odcinku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli dzisiaj kolejne trzy etapy i mamy z głowy. Widzę tu jeszcze cały czas, patrzę sobie na obraz pełen chmur. Chmury tutaj są ewidentnie jakimś takim elementem charakterystycznym, ale już samo wyjście z pokoju jest inne niż dotychczas. I nie dotykać prądu, bo cię pokopię. Tak jakby... Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Po pierwsze pojawił się nowy głos. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Błędy. Same wszędzie błędy. No nie mogło być tak dobrze. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Super. Instruction: continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Co? I wracam z powrotem do testu? Bo nie udało się mnie wybudzić? No i teraz faktycznie wygląda to lepiej. Okej. Czyli fatal error. Dalej musimy podróżować przez sny za wcześnie. Za wcześnie widocznie chcieliśmy się obudzić. Tu cały czas ktoś zwraca uwagę mi na jakiś kalendarz. Że się na nim ruszają chmury? Coś takiego widziałem w komentarzach. Halo. O! Robi się coraz ciekawiej. Tylko gdzie był ten kalendarz, który niby... Może muszę zdążyć. Tym razem być może czasówka. O, shit. Albo i nie. Coraz krócej. O-o. Ło. Ło. Co się wydarzyło? Jestem na innej ścianie, o nie mogę. Ale mega. O kurcze. Ojoj. Nie jest milusio. Ale jest interesująco. Moim mózgiem coś jest nie halo, ewidentnie. Skoro mam takie problemy z obudzeniem się. Fatal errory. Ciągle dietetyczna soda. Ciągle marchewki każą jeść. Marchewki i dietetyczna soda. No w ogóle... What? O! Świetnie. O, mur. Another brick in the wall. Ale ja chcę wyjść. Obudźcie mnie. O. Ktoś mógłby mnie obudzić? Może jeszcze raz? Najlepsze jest to, zobaczcie, że chmury... A, patrzcie na to. Tu jest coś. Ło! Ło! Wziąłem chmurki. Które są bardzo dziwnym... Aha! Może tam się da wejść. To są jakby drzwi trochę. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy zrobić z tego drzwi. W sensie wezmę... Postawię gdzieś tak, żeby wejść, nie? O. O. O, wskoczyłem. Okej. To było coś... O, jest. Jest Glenn Pierce. W końcu się do mnie dostał. Dobra, panie Pierce. Gerary mnie stąd. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol.
Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Chyba nie taką informację będę dostać. Chociaż nie no, ukończyłem, tak? Ten wstępny orientation protocol. Aha, znowu pętla. A przynajmniej taka była przez chwilę. Halo? Wow! Uhu! O kurcze. No dobra. Tu jest pioneczek. Idziemy w ciemność. Idziemy w ciemność. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy. To tyle. I nie wiem, czy coś tu jest, bo nie widzę. Halo? Proszę nie robić z mojego mózgu papki. Cześć, pianku. Recycling cardboard only. O, szczelina między teksturami. Halo? Co to za fatal errory? O, tu widzę troszkę ścianę. Znaczy takie narożniki w sumie. Haha, proszę bardzo, tutaj fiksnąć tę szczelinę. Lubię wąskie, ale nie aż tak, bez przesady. Ło! Halo? Popsuła wam się grawitacja. Przynajmniej gaśnice działają po staremu. Halo? Proszę tutaj naprawić. Co się dzieje w ogóle? Jak ja mam teraz stąd wyjść? O! O kurcze! O! Interesujące. Ej, fajne! Powiem szczerze, że zrobiło się poważnie. Zrobiło się trochę poważniej. To są pokoje, w których już byliśmy, tylko że nie... Nie tak jakoś... Bokiem, nie? Dziura w suficie. O! Glenn, cieszę się, że jesteś. Powiedz mi, co się dzieje. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Trial by... No, to już widzę, że będę musiał próbować różnych dziwnych rzeczy. O! Widzę kostkę. Weźmiemy kostkę na pewno. Op! Aha! Ło! O, to było interesujące. To, dobra, tu mnie macie. Dałem się zrobić w jajo. Coś mi się tu nie podoba. Właśnie. Miałem powiedzieć, coś mi się nie podoba z podłogą. Może dlatego. O, i nawet mogę podłogę poruszać teraz. O, matko. Ej, robi się coraz ciekawiej. Naprawdę, powiem szczerze, że... Niezły rozpierdziel. Zróbmy sobie wielkie krzesło. O tak. Perspektywa jest tu bardzo ważna. Ło! I to już? Coś czujesz, to jest fake. To jest fake winda. Czy może jednak nie? Exit temporarily moved. No świetnie. Halo? O! Faktycznie. Bo ogólnie w windach to jakiś powinien być dzwonek, jakiś emergency, coś tam. West, east. West zamknięty. Tak sprawdzę jeszcze. Podoba mi się muzyka, która teraz się włączyła. O! A nie, dobra, to czas jest wyjście. No dobra, skoro... Aha! Może trzeba wskoczyć na górę. A nie, bo to jest, zobaczcie, east i west, ale teraz już dwójka. Halo? Może tam... O, znowu jedynka. Może rzeczywiście trzeba tu wskoczyć jakoś. Jakiś przedmiot trzeba wziąć może. Nie mogę tam wskoczyć, kurczę, ciężko jest tam wskoczyć. Widzicie, exit jest tutaj, pokazuje. Ale jego tu nie ma. Może da się jakoś te ściany otworzyć, zniszczyć, zepsuć. Albo trzeba wskoczyć na tamtą rurę jakoś, chociaż wątpię. Dobra, wskoczę na rurę i co dalej? No nic, właśnie o to chodzi. Puste plakaty? Narysowalibyście coś na nich. Caution. Pozor.
No nie, nawet nie jestem w stanie tam za bardzo wskoczyć, co jest ciekawe. A w sumie powinienem był mieć możliwość. Raz w lewo, raz w prawo. Okej, może to jest jakaś ściema. No nie mogę. I teraz patrzcie, znowu tam jest wejście. Tu jest też ściana. O! Ale tym razem jest przejście w prawo. Coś się zmieniło? O, widzicie? Jest przejście. Tylko nie wiem, co się wydarzyło, że się otworzyło. A teraz pokazuję znowu w lewo i znowu w lewo są ściany. Dobra, ale myślę, że może jesteśmy w stanie to rozpracować. Coś może jesteśmy w stanie zrobić, żeby nam się to pokazywało w odpowiedniej kolejności. Tylko czy ja coś robiłem, czy to jest całkowicie losowe? To jest bardzo dobre pytanie. No tu wrócimy do jedynki, no właśnie. I znowu wyjście jest w lewo. A jest teoretycznie w prawo przejście, nie? I znowu. To musimy mieć farta, żeby zawsze to odpowiednio się... Chyba, że zawsze... Kurczę, wiecie co? Mam pomysł. Spojrzę zawsze w drugą stronę niż trzeba i to mi wtedy zamknie drzwi tam. Widzicie? I mam teraz taki pomysł, że to jest ważne, w którą stronę patrzę najpierw. Może spojrzę teraz w lewo, będę u drzwi i teraz będzie ok. Na razie się to sprawdza, ale to może być przypadek. Pokazuje mi w lewo, więc spojrzę w prawo i znowu tam, gdzie pierwsze patrzę, zawsze jest mur. Może o to chodzi. 4. Znowu w lewo, więc spojrzę w prawo. I potem w lewo. Widzicie? Tak! To ma sens! Haha! Teraz to spojrzę w lewo, bo powiedziała, że w prawo. No właśnie. Proszę bardzo. I to był sposób. Jestem pod wrażeniem, że na to wpadłem. Bogu! Piździ tu! Popraw wentylację, drzwi zamknij, przeciąg jest. Basen. I kosteczka. O! Do wyławiania śmieci z basenu. Ja mogę po prostu wejść w wodę? Ja myślałem, że to można po prostu wejść w wodę. No dobra, jest kosteczka. Hops, hops. Bierzemy jeszcze raz tego. Jaka ściema! Kostka zniknęła. Kostka migrowała. Co to w ogóle? Mogę wejść do wody? Mogę chodzić po wodzie! I'm Jesus! Some kind of Jesus. No dobra. To na dole jest coś. Pionek. Aha, pionek zawsze był. Nieważne. Dobra, jeszcze raz. Hops, hops. Hops, hops. Co jest napisane? Road close, detour. Ale to co, w prawo? Detour? Nie chcę detur, ja chcę wejść tutaj. Pytanie brzmi, czy winda oznaczała, że przeszliśmy przez kolejny poziom i to już jest następny, czy... Czy to była fake winda, tak jak myślałem na początku. Give me soda. Dziękuję bardzo za sodę. Są punkty za wrzucenie śmieci do... 17.5113. Nie mam pojęcia, pewnie nic to nie znaczy. Tu będzie jakaś ściema, ale tu będzie jakaś ściema. Aha. Mówiłem, że popsute. A o, wo! Okej. Zmienił się. Skastował się na ścianę. Skubany. Dobrze. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up. Even with the help of triggering mechanisms. No właśnie, a co jeśli się nigdy nie obudzimy? Co wtedy będzie? Czekajcie, bo tu jest jeszcze trasa, która pewnie gdzieś prowadzi. Tam też są jakieś drzwi, to widzę, ale tu jest jeszcze trasa. Taka nieoczywista, ale wydaje mi się, że wiecie co, bo to jest część... Myśmy tu byli, pamiętacie? Wchodziliśmy właśnie w taki sposób, przychodziliśmy tu i trzeba było tu pozrzucać duże rzeczy. To jest po prostu fragment... snu, w którym już byliśmy, może tak to nazwę. To jest fragment już... Ocie, Karol. O! Jest was unexpected, jest winda. A raczej atrapa windy. Kurde. Se wymyślili. To już robi z mózgu papkę. O! Moje łóżko! Moje łóżko, a gdzie jest? Ja chcę się obudzić.
Nie ma nic gorszego niż strach, ale to też mi się kojarzy czasami. Czasami, szczególnie w świadomym śnie, największy jest strach, dlatego też szybko się budzę z takich snów. Chociaż kiedyś miałem problem. Raz miałem problem z obudzeniem się, pamiętam. What? Jak to nie mogę wejść? Coś jakaś niewidzialna przeszkoda była. Kiedyś pamiętam, że miałem problem z obudzeniem się. W jednym śnie. Wow! O kurcze. I to była taka panika, że Jezus Maria, jestem w śnie i nie mogę się wybudzić, nie? I to było tak, to było naprawdę straszne. Kurde, co tu się odwala? Niesamowite to jest. Naprawdę niesamowite. Podróżujemy między snami, które już znamy. Ja pamiętam, że wtedy kombinowałem coś, że jakaś postać w tym śnie. Do dzisiaj to pamiętam, a to było 20 lat temu. To wryło się mi tak w pamięć, że to jest sen, który pamiętam do dziś. Jakaś postać kazała mi po prostu zamoczyć nogi w misce pełnej wody. Tym razem nie powiem to z błędem technicznym. Woda pełna miski, wiecie te sprawy. Kazała mi po prostu zamoczyć nogi w misce w tym śnie. Oh shit. Perception is reality. O matko, ile wind. Okej. Jest strzałka. Niewiele to zmieniła ta strzałka. O, okej. Chyba, że trzeba... Nie wiem, czy trzeba coś przechodzić, czy trzeba przejść przez jedną i cały czas wypatrywać kolejnych strzałek. No właśnie, tu jest strzałka, ale tutaj dalej nie ma strzałek. O, już jest. Dobra, trzeba się rozglądać. Perception is reality. Może trochę ruchu się przyda. I co teraz? Może jakoś się pojawi. Więc pamiętam właśnie, że była jakaś akcja i pamiętam, że włożyłem te nogi do miski, znajdując gdzieś tam w tamtym miejscu. I nic! I nic! I nie budziłem się dalej. Nie pamiętam już, co było później, ale chyba znalazłem sposób na powódkę. O, ciekawe. No może coś na górze trzeba zobaczyć. To też może być jakiś system, tak? Przechodzenia przez te windy. Mam wrażenie, że w pewnym momencie, jak tutaj stałem, to po prostu podczas obracania... wszystko jest... Zestaw jest taki sam. No dobra, skoro pokazujesz, to będziemy szli za strzałkami. Chyba, że właśnie chodzi o to, żeby nie iść za strzałką. Jeszcze taką opcję dopuszczam. Nie idź za strzałką, mówisz tam, no to idę w drugą stronę. Za każdym razem będę się ciemniał. Czy będę szedł nie tam, gdzie mi każą. Każesz iść w prawo, to idę w lewo. No i właśnie to mi się kojarzy z tym. Z tym takim błędnym kołem. Że próbujesz się obudzić, a nie możesz, ale tylko kiedy osiągniesz świadomy sen. Mi się wtedy rzeczywiście świadomy sen przez przypadek udało osiągnąć, ale byłem dzieciakiem. Tylko panika była większa. Mam wrażenie, że te strzałki są kompletnie o kant tyłka obić. Ja tam trochę widzę, że te strzałki się powtarzają, w sensie teraz znalazłem takie błędne koło. Widzicie? Tutaj jest strzałka w tę stronę, przechodzę przez dwie windy i tu mam... Widać, że to jest jakby ułożone na stałe, ten labirynt. On gdzieś tam po prostu się zapętla w którymś momencie. Ja w sumie jeszcze zauważyłem jedną rzecz. Jak się przypatrzeć tym przyciskom, to czasami znaczy jest 1, 5 i 6 zaznaczone, a tu na przykład jest zaznaczone 2. Patrząc dalej, tu mamy 1, 4 i 5. A tu mamy na przykład... No to już w ogóle dziwnie jest, ale tu na przykład mamy... No nie wiem, czy to oznacza... Czy to jest jakiś błąd graficzny, czy to jest podpowiedź? O kurde! Oj, drodzy. Uznałem kij, idę w nieskończoność za strzałkami. I wyszedłem. Kurczę, czyli jednak podróżowanie wzdłuż strzałek było odpowiedzią, a ja się gdzieś tam po drodze poddałem, bo uznałem, że... No nie ma bata, coś robię źle, skoro tyle idę i nie mogę trafić. O matko. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Super, a ja nie chcę go klikać, chcę iść dalej, mogę? Nie mogę. Nie ma przejścia. Gdy chciał, nie chciał, to budzik będzie nas przerzucał.
O! O! Faktycznie. Zepsuliśmy coś. No dobra. Aha. Stercon. Annual conference this week. Stercon? Co naprawdę konferencja na temat... Oh shit. Konferencja na temat... O! Ciekawe. Schodów. Oczywiście. Ładny księżyc. Oh shit. Okej. Okay. Prawdopodobnie będę musiał zamknąć się jakoś w tej perspektywie. Aha. Dobra. Jedna wielka ściema, to nie jest prawdziwe lotnisko. A co gdyby iść tyłem? Oszukać przeznaczenie. O! A? Właśnie. To jakby znalazłem sposób na to, żeby zobaczyć, że coś się nagle pojawia. Jak patrzę, a nie jak nie patrzę. Kłe, kłe. Budź się. O, loading. Dobrze, chyba przeszliśmy dalej w takim wypadku. No ale naprawdę, no mózg na ścianie. Naprawdę powiem szczerze, że pomysły są świetne. Jestem w innym miejscu. Somna Scalp. Sleep Cleaning. Moje łóżko jest teraz obok Stanleya. Cały czas czekamy na wersję Deluxe, którą będę ogrywał oczywiście na kanale. Nie ma opcji. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Diagnostics. O, to ciekawe. White space, co tu mamy? Cold Jungles Management? Music to Dangle Outs to Brent Curry. Paradox Behavior 101. Conception zamiast reception. Z recepcji. No dobra. Trzeba sobie to popowiększyć oczywiście. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Damy radę. O! Albo i nie. Prąd poleciał, czy coś? Jakby coś tu się waliło. No, ciekawe jest to, że tu jest kawałek takiej ściany. Dziwnie narysowany. Co tu możemy zrobić, bo tu... Nie działa. Dream Soda. No właśnie. Więcej mieszkanek. Muzyczkę słychać. Czy mi się wydaje? Muzyczka skądś gra. No dobra, co tu można zrobić? W sumie to niewiele daje. Z drugiej strony w końcu te drzwi są tutaj prawdziwe. Można się pomniejszyć. Być może. No właśnie, czekajcie. To chyba jest to. Skoro udało mi się już to odkryć. O, to już widzicie? Bum, 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 bo my jesteśmy w tym... A, widzicie? Jesteśmy w tej rzeczy, w tej części. I dlatego... Czujemy takie uderzenia. Myślę, że chcę powiększyć trochę to. I za chwilę pojawia się tutaj. Jak znam życie teraz. Dobra. To jest jedyne logiczne rozwiązanie moim zdaniem teraz. Tak. Ale jesteśmy malutcy. Muzyczka. Jungle's Bistro. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Music is too loud. Tam pamiętacie, było coś takiego? Napisanego. Dobra, a gdzie ja mogę wejść? Ja bym chciał wejść. Let me in. Somewhere. O, coś tutaj było.
A nie, to się zaznacza głupota. Uła. Ale gdybym spadł jeszcze raz przez to przeszedł, to będę gigantycznie malutki, nie? Czy można powiedzieć, że coś jest gigantycznie malutkie? No raczej nie. Patrzcie, przewróciłem teraz do góry nogami. I byłem ciekawy, czy mogę dostać się do tego do góry nogami, ale chyba średnio. Ale byłby to ciekawy eksperyment. A może muszę po prostu to poniszczyć kilka razy? No bo wiem, że mogę w to wchodzić. Paradoks muszę wywołać jakiś. Jak może wywołać paradoks? O właśnie, na przykład wchodząc bokiem. Albo coś, nie? No tak mi się przynajmniej wydaje. To musi to być wystarczająco powiększone, żeby móc to zrobić. Albo właśnie. Mamy obrócone do góry nogami i teraz spróbuję wyjść. I co się stanie, jak teraz wyjdę? No właśnie. Jestem mniejszy. I większy. Wszystko wiruje. No właśnie, teraz jestem ogólnie mniejszy, nie? Ale tylko ciutkę mniejszy. Pytanie brzmi, jak bardzo mogę zrobić z tym rozpierdziel? O właśnie, może jeszcze w taki sposób popróbujemy. Co się stanie? O! Ho, ho, w końcu padł na pomysł, jak zrobić paradoks. Trzeba było po prostu wynieść. Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. Okay, result. Please paradox overload. Bojacie. Please overload for rig team explosion. S can overcall dream overcall frame. Kurka. No to wywołaliśmy w końcu paradoks. Przekomplikowałem to jak zwykle. O kurcze. Co to jest za miejsce? No jest piękne. Not an exit. Surely. No tak, okno. Wow. Spadam! O kurcze. Cały czas spadam. Czarno i biało. Wyszedłem poza materię. Ło! Ale jest przynajmniej Pierce. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Było coś o white space na tej... Coś o white space było na tym... Na tej białej tablicy, żeby było śmieszniej. Jestem pod wrażeniem doświadczenia, jakie generuje ta gra. Podoba mi się. O! Troszkę pada. Troszkę kontrolera. Ehe, żarcik na roztentegowanie emocjonalne. Kolejne przejście, wejście. Wow! Wszystko białe. Bez tekstur, innymi słowy. Female toads? Minerals? Erase me? Relaxant. Wow! O,
dużo plików. Chyba za danych. Kubek. Na ten exit. Nie jest wyjściem, a jednocześnie jest to na skrzynce. Może cień jest wyjściem. Ha! No właśnie. Tak myślałem. O! Proszę bardzo. Wow. Ktoś się musiał napracować, tworząc te wszystkie elementy. Czy za oknem widać zupełnie inne rzeczy, niż są faktycznie? Nice. Very nice. Ławeczka, okno. Przechodzę przez okno. O! Mogę przenieść okno. Aha! Tak tego potrzebuję. O, bo to w sumie jest bryła. But in white space, I also face the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Się okaże, że Pierce wprowadzał ludzi właśnie w ten cały white space, o który opowiada. Nie wiem, no na razie mam taką teorię, że być może on dążył do tego, że człowiek mimo wszystko kiedyś umrze. A może to jest forma wprowadzenia mózgu w jakiś taki stan, gdzie on się tam zatraca i w sumie żyje w nieskończoność, ale no już nie na świecie, tak? Nie wiem. Włącznik. O! A teraz w którą stronę? Tutaj. Białe drzwi. Nie, to ściema. O, można było przejść przez nie, okej. Okay. I mogę teraz wejść na nie? O, teraz mogę. Wow! Fajne. Znaczy od dołu prawdopodobnie pobarwiona bryła jest białym. O. Muszę przyznać, naprawdę ta gra świetnie bawi się tą percepcją, tą głębią. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Świetne doświadczenie. Antichamber robił coś podobnego, ale na innym trochę... Trochę w inny sposób, nie? Tu mamy pętlę. Może muszę przejść jednak w drugą stronę. Więc nie wiem, czy to coś zmieni. Tutaj po tej stronie widzę to samo. No właśnie. Teraz pytanie brzmi, o co chodzi? Jak z tego wyjść? Co zrobić? Przejść przez okno? Może jakiś element da się ruszyć? Okna się nie ruszają, sufit się nie rusza. Ale muzyka mi się bardzo podoba. No jakiś paradoks mam wywołać? Pewnie nie. O! O kurcze, ale ściema to była. Ha, ha! Białe nie istnieje. O to chodziło. Ale skoro białe nie istnieje i nic wokół białego też nie istnieje... O właśnie. Tu są prawdziwe drzwi. Szare budynki. Szare bloki. You're well beyond dreaming now. And further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko jest możliwe.
perspektywa nie ma znaczenia. Można zrobić dosłownie wszystko. Teraz olałem w sumie wchodzenie w tamte drzwi. Ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ciężko powiedzieć, bo na razie sobie łażę. Pytanie tylko, na ile to łażenie ma sens. Bo tu się ewidentnie daje wyjść poza teren. Ale to fakanie systemu chyba było jednak czymś, co... Aha, niewidzialna ściana. Dobra, przesadziłem z eksploracją. Wracamy do drzwi. Znowu szachy? Ewidentnie szachy. O! Okej. Może chodzi o to, że jeżeli coś postawię... O! O, to ciekawe. No dobra. W tym wypadku... Może chodzi o to... Aha! Dobra. Chyba chodzi o to, że... Trzeba by tu... Tam, gdzie postawię pionek... Tam jest podłoga. Postawię figurę. Może być figurę szachową. Tam jest podłoga, nie? Bo w sumie zakładam, że jest tam podłoga. Spoko. Naprawdę, gra ma pełno pomysłów. Pełno pomysłów na zaburzenie takiego prawdziwego poglądu na przestrzeń, na perspektywę. Na to, co prawdziwe, a co sztuczne. Na przykład teraz. Wiem, że jestem gdzieś na górze. Tu jest wyjście. Zero. A jednocześnie mogę przejść tu. A jednak nie. Ten jak mam tam wejść, skoro... Za wysoko. Znaczy, że jakaś ściema. Może jest jakaś ściana, która nie istnieje. Albo przejść przez czarne można. Nie. Przez białe też nie. A przez to białe? Też nie. Także pozostaje nam wymyślić, jak tam się wspiąć. Tak, jesteśmy na pewno w zamkniętym pokoju. Albo po prostu, nie wiem, przejść przez to białe. Nie wiem, przez to białe też przechodziłem i nic. No właśnie. Czy wiecie, kiedyś testowałem coś takiego, nie? Żeby zrobić skok. Jednocześnie powiększanie, ale to raczej wątpię, bo to jest jakiś taki trochę brute force. Chyba, że da się wejść na przykład do tej kostki. Z którejś strony. Może ta kostka ma wejście. Tu ma czarno. Tu ma zero. Tu ma jakiś kolor, nie? No, ale ma czarno. Jedna ze stron tej kostki jest całkowicie czarna. Ciemna. Dobra, nie jest czarna. To też jest jakaś... No dobra, nie jest czarna, ale... O, proszę bardzo. Ha, ha! Mega. Przejrzałem kaskadową stronę, dlatego mogłem... O, proszę. Przejść na drugą stronę, bo znalazłem część po drugiej stronie. Cudnie. Cudnie. Mega. Mega. Jestem zajarany. Fajny pomysł. Teraz możemy spróbować wejść. Teraz fizycznie jest szansa na to. O! Nawet duża, że teraz uda się tam przejść. No! Da radę. Znowu szachownica. Znowu zabawa mózgiem. O matko. Uhuhu.
Szachownica w szachownicy. I jest przejście dalej. Wow! No to już jest przesada. To już bardziej we fraktale wchodzi. Mega. To co widzę się powiela. Mega, o jest. O! Exit. Patrzcie, słyszę. 7:29. 7:59, przepraszam. O kurcze. Ło! I wróciliśmy do stanu, który można nazwać stanem odpowiednim. Albo i nie. Kurczę, spodziewałem się finalnej pobudki. Już tu byliśmy. Ale tu już nie ma przejścia. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. But, more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. First, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Of you will say that none of this was real, so how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. No muszę przyznać, że ta końcówka naprawdę, powiem szczerze, dobra była. Mam ciary, no dosłownie mam ciary. Jeżeli gra wywołuje we mnie ciary, znaczy, że jest ponadprzeciętna. Mimo, że jakby tematyka na końcu okazała się, wszystko było zaplanowane, tylko po to, żeby pozwolić pacjentowi, nam, graczom też przy okazji, spojrzeć na świat z innej perspektywy, to jest moim zdaniem bardzo fajne przesłanie tej gry.
zatrzymać się na chwilę, pomyśleć w inny, nieschematyczny sposób, tak? Outside the box. Zastanowić się nad własnymi problemami, które będą oczywiście wracać do problemów naszego codziennego życia. Rzeczywiście wracamy non-stop i non-stop wracać będziemy, tak? Bo mamy je na co dzień. Ale chodzi o to, żeby spojrzeć na nie być może z innej perspektywy, co pozwoli nam trochę inaczej może w ogóle rozwiązać dany problem, ponieważ spojrzymy na niego inaczej. Moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Czyli wszystko było tu zaplanowane. Każdy, kto przychodzi tę terapię, w tym przypadku tę grę, bo to można na dwóch płaszczyznach moim zdaniem rozumieć, doświadcza tego samego doświadczenia, że tu coś błędy, że każdy jest wyjątkowy, czuje się wyjątkowy, że prawda, o, nikt innego nie miał tego, jestem wyjątkowy. Nie. To wszystko było przewidziane od początku do końca. Właśnie widzę nazwisko Faliszek i chcę mi się śmiać, bo to jest fajne nazwisko. W każdym razie, wow. Fajne. Podobało mi się. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tą grą. W sensie spodziewałem się z początku, bo miałem takie obawy, no tak jak mówię, po tych grach, które grałem, Manifold Garden i tak dalej, The Sojourn i tak, i inne gry przygodowo-walking symulatorowe, że jednak będzie to, że spłycą znowu tę grę. Kolejna gra, która będzie płytka, a teraz mimo wszystko bardziej mnie wciągnęło niż Manifold Garden. Fajne zabawy perspektywą. No brakowało być może tych małych sekrecików, ale chyba rozumiem dlaczego zrezygnowali z takich elementów, bo to miało być konkretne, bezpośrednie, liniowe przeżycie. Tak było zaplanowane od samego początku i dlatego być może nie było takich dodatków. Więc jestem w stanie teraz, widząc całość, thanks for dreaming, jestem w stanie przyznać rację, że faktycznie chyba lepiej bez tych dodatkowych elementów. Choć tak jak mówię, one mogłyby być jakoś nieinwazyjnie zrobione, czemu nie, ale tu rzeczywiście nie chodziło o to, żeby chodzić poza granicę, żeby szukać sekretów, żeby nie wiadomo jak eksplorować ten świat, tylko chodziło o to, żeby po prostu spojrzeć na świat, grę, życie z innej perspektywy. Więc rozumiem, wybaczam i jak najbardziej jest to gra bardzo spoko. Nie wiem natomiast, czy znajdzie swoje miejsce w top 13. Są pewne elementy, które nie do końca... No, jest tak duża konkurencja po prostu, że no gdyby nie było dużej konkurencji, myślę, że spokojnie można by powiedzieć, że Superliminal miałby swoje miejsce, ale teraz nie jestem pewny. Być może wyróżnienie, być może jednak znajdzie się miejsce na tę grę. Zobaczymy, no przede wszystkim interesuje mnie wasze podejście, wasza interpretacja tego, co tu się działo, wasza analiza i wasze wrażenia końcowe. Czy ending was zadowala? Bo śmieliśmy tyle razy w ostatnim czasie, pamiętam, przynajmniej z tych, jak to ja ogrywałem, zawsze te endingi zostawiały jakiś taki niesmak, jakiś taki niedosyt. Chciałoby się więcej, chciałoby, żeby ta historia bardziej zrobiła na nas wrażenie. Według mnie Superliminal jest jedną z tych gier, które naprawdę mają w porządku końcówkę. W sensie wyjaśniło się wszystko i czujemy się spełnieni, tak? Teoretycznie można tam sobie jeszcze snuć jakieś teorie co do założeń i tak dalej, ale z drugiej strony mimo wszystko uważam, że zakończenie jest bardzo spoko. Takie, jakie powinno być w tej grze. Wiemy, co doświadczyliśmy, wiemy, że się w końcu obudziliśmy i faktycznie, tak jak dr Pierce mówił, że wrócimy teraz do naszego zwykłego życia, tak? Po obejrzeniu, po zagraniu, po doświadczeniu tego, ta gra myślę, że jest przede wszystkim krótka, dlatego że jest dedykowana na przejście, tworzona po to, żeby przejść je za jednym razem, za jednym posiedzeniem przejść całość. Myślę, że niektórzy nie będą tak robić oczywiście, ale mimo wszystko, gdyby przejść tę grę w całości teraz, za jednym zamachem, myślę, że jeszcze większy impact by był. Szczególnie, że tam widziałem, że speedrunnerzy to ogólnie w godzinę przechodzą tę grę, może nawet szybciej. Że naprawdę jest to intrygujące, jest ciekawe i jest, forma jest jak najbardziej zrozumiała. Wiem już, dlaczego ta gra znalazła się też na Epiku. Ze względu na fakt, że jest krótka, ludzie mogliby nie zrozumieć do końca przesłania tej gry. Na Steamie mogliby szukać refundów, albo no w sumie na Epiku też można zrefundować, można, prawda? Ale wydaje mi się, że to też jest jedna z tych decyzji, dlaczego twórcy przyjęli propozycję Epika. Ale to jest już jakby kompletnie obok. Wiadomo, że pomysły mogą być i powody mogą być zupełnie różne niż to, co teraz sobie gadam, bo wiadomo, że gwarancja finansowa jest bardzo ważną sprawą i skoro twórcy dostali hajsu tyle, ile chcieli na start już teraz, no to myślę, że spokojnie można by oczekiwać od nich w przyszłości może innych gier. Tymczasem czekamy na The Stanley Parable Deluxe Edition,
który będzie rozwiniętą wersją The Stanley Parable. Wtedy w końcu przejdę ją jeszcze raz, mimo że wiele razy mówiłem, że nie chcę wracać do Stanleya, bo prywatnie przechodziłem ją ze 2 czy 3 razy, więc już nie chciałbym się jeszcze raz przechodzić, ale gra jest ponadczasowa, gra jest świetna. I jak dostanie wersję deluxe z dodatkowymi zakończeniami czy twistami, z wielką chęcią, chociażby dla samego narratora, zrobię z tego serię. Tymczasem serdeczne dzięki za całą serię, również dziękuję wam za wspólne, świadome śnienie. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!